Cześć, dzisiaj chciałbym Wam przedstawić grę, która już jakiś czas temu pojawiła się na naszym rynku w wersji polskiej, Duel of Champions. Jest to gra karciana i co więcej mogę Wam powiedzieć, chyba nic, zobaczycie wszystko jak to wygląda w grze. Powiem tylko na wstępie, że na dole macie linki do gry, jeśli ktoś jeszcze nie ma, do live'a Mateusza, który często prowadzi, pomaga w składaniu talii, ogólnie pomaga w grze, jest Polakiem i ogląda go, chyba wszyscy go oglądają. Dość dobrze mu w tym Duel of Champions idzie. Mi nie idzie zbyt dobrze, ale pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda na jakimś tam niskim poziomie swoim. Po pierwsze pokażę Wam, jaką mam talię, bo niektórych to może interesować, no niektórzy wiedzą, o co chodzi. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to może dalej nie wiedzieć, o co chodzi. To jest talia Necro. Niestety nie mam innego bohatera Necro niż ta matka na Martu, czy jakiej tam. Aha. Znaczy mam jeszcze takiego bohatera Necro, ale on się za bardzo chyba nie nadaje, bo on nie ma tego. On nie ma za bardzo magii. No nie wiem, taką sobie ułożę. Mam matkę na Martu. Kilka łutów szczęścia, znaczy kilka kart wydarzeń. Nic specjalnego tutaj nie wymyślałem. Później bohaterów, wszystkich prawie, jak najwięcej trujących mam, plus tkacza umarłych, Atropos, który pozwala mi przy jego wystawianiu dwie karty cmentarza wyciągnąć. Zaklęcia mam do trzeciego poziomu tylko, łutów szczęścia praktycznie nie mam, mam tylko pierwszopoziomowy, wyciągnięcie karty cmentarza, wszystkich kart 59, talia nazywa się Necrofil i zaraz będziemy sobie nią grać. Gra jest dość niezła, powiem wam, bo z tych darmowych gier, które są teraz dostępne, wiecie jak to jest, jedne są takie, że są fajne przez chwilę, a później trzeba płacić, bo inaczej nie są fajne, a niektóre są takie, że są fajne przez długi czas i tego jakby nie ma tego takiego pay to win, prawda, w ogóle się tego nie czuję i myślę, że to jest jedna z tych gier, w których jeśli wam dobrze pójdzie na początku, mówię dokładnie o losowaniu kart, to nie odczujecie kompletnie tego, że tutaj jest pay to win jakiekolwiek. Znaczy wiecie, że możecie sobie dokupić karty na przykład w sklepie czy coś takiego. Dużo osób nie dokupowało. Na początku dobre szczęście mieli, wylosowało im kartę swoją, poskładali. Dużo pograli. Praktycznie co level, co chwilę można nowy boosterek z dodatkowymi kartami sobie kupować. Więc jest to dość atrakcyjne, tak jakby dość fajna gra, bez konieczności płacenia za nią. O, dokładnie tak. Dobra, damy tu tą i go zabijemy jednym strzałem. Tego trzeba szybko zabić, bo on będzie miał potem szału, jeśli ktoś inny zginie. Gra jest moim zdaniem dość prosta. Mamy, nie wiem jak to się nam nazywa, siła, moc. Nie, to jest pewnie siła, to jest moc, a to jest łód szczęścia, tak? Poziom magii, poziom mocy, poziom magii, poziom przeznaczenia i też mamy takie trzy rodzaje kart. Każda z tych kart, jakby żeby ją rzucić, po pierwsze trzeba mieć, spełnić te warunki, czyli na przykład dwa siły, jeden punkt magii. Moja karta to spełnia, prawda? Co on jej rzucił? Weź kartę ze swojej dłoni i połóż ją. Aha, odzyskuje plus dwa premii do tego, do ataku. No dobra, ale już mu się ta premia skończyła, więc niech ginie. Tymczasem ja tutaj zaatakuję. Zwiększę sobie swój atak, bo ona niestety na początku ma 0, więc trzeba od razu ten atak podciągać do góry. No i co, mam 3 punkty, no to może rzucę taką i rzucę tego cygana tutaj. Dobra, atakuj. I oczywiście co rundę dochodzą nam punkty, za które te karty jakby możemy kupić. Po lewej stronie u góry jest koszt tych kart, czyli na przykład 4, 2, 3, 3. I tutaj ten co rundę się zwiększa ta ilość punktów, coraz więcej się ich dostaje. Niewykorzystane punkty są tracone. Więc trzeba punkty wykorzystywać. Grać taktycznie. Co tu dostałem za kartę? Dobra. Jeszcze jest ważne, że są dwa rzędy. Przedni rząd. Przedni rząd to są stworzenia walczące wręcz. A tylni rząd to są stworzenia strzelające lub latające. Bo latające właściwie mogą wszędzie stać. I w tylnym, i w przednim. Powiem wam, całkiem nieźle mi idzie. Zwłaszcza, że mam tu dość dobre karty, które pozwalają mi jednym uderzeniem, jeśli zaklęcie na stworzenie, efekt, gdy zaczarowane stworzenie otrzymuje obrażenia bojowe, ginie. Super karta, nie miałem ich na początku w tej talii, ale później mi się udało je zdobyć jakoś i one są OP te karty moim zdaniem. Nieważne co by stało na planszy, jednym strzałem się to zabija, świetna sprawa.
No, mój przeciwnik. Jest bardzo dużo Polaków w tej grze, wiecie, i zazwyczaj trafia się na Polaków. Jak ja robiłem live'y z tego, nie wiem, jakieś 3 tygodnie temu, tak myślę, miesiąc temu to było, no to kurde, czasem, często, znaczy często nawet się zdarzało, że po prostu z widzem jakimś grałem, tak? No takie życie już jest. No, tą załatwimy sobie. Tu załatwimy, tu załatwimy. Tego przykleimy, też go będziemy załatwiać. Tu sobie damy to. No i może dobierzmy kartę. Zakończ turę. Co bym jeszcze mógł tutaj o tej grze powiedzieć? Aha! Jeśli ktoś ten, jeśli ktoś dopiero zaczyna w tą grę grać, to są, nie wiem czy dalej działają, ale były takie specjalne kody. Wydaje mi się, że na live'ie Mateusza one gdzieś tam, jak zapytacie, to wam podadzą. Chyba, że one są gdzieś w opisie napisane. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że jak macie, jak są różne achievementy w tej grze, jeden jest na przykład taki, że jak będziecie mieli 50 znajomych, to dostajecie jakieś tam pakiety czy kasę, coś takiego. Więc warto znajomych sobie pododawać. Jak w komentarzach napiszecie swoje niki, to ja się nie obrażę, że trochę zaspamujecie. Dodajcie się, dodawajcie się do znajomych, będziecie przynajmniej mieli te punkty. I tyle na razie, i tyle. Coś on tu próbuje robić, ale jakiś tak, nie wiem, ma 256 punktów, ale nie gra, no tak. Jakoś za dobrze, zresztą to jest mało, wystarczy chwilę pograć i się ten... Ja zbijałem punkty nic, w dół, żeby ten... Żeby mieć łatwiej punkty, jakby punkty doświadczenia nabijać, bo jak się ciągle wygrywa, to się ma podwójny bonus. Ale potem już to olałem i teraz, znaczy potem, no kilka gier temu to olałem i dlatego mam teraz troszeczkę więcej punktów. Kurde, tego już nie mogę rzucić, no szkoda. No i zobaczymy, dobra, zakończ turę. Później się go zabije, przestawimy sobie naszą tą trującą panią. Karty nekro mają na przykład infekcję, czyli 2 punkty obrażeń po każdej rundzie zadają tej karcie. Aha, bo jeszcze nie powiedziałem, tu są w ogóle punkty obrażeń, punkty odwetu, czyli jak nas ktoś uderzy, to mu oddajemy, no i punkty życia oczywiście. Prosta sprawa, dość mówię, gra jest prosta, ja bym wręcz powiedział, że banalna. Tutorial jest dość dobrze zrobiony, wszystko tłumaczy, nie ma żadnego problemu, żeby się nauczyć grać. No, a czemu ja w tą grę nie gram, pewnie się niektórzy zastanawiają. A to dlatego, że jednak, żeby tutaj poszaleć, to trzeba trochę tych kart mieć, a żeby mieć trochę tych kart, to trzeba grać dużo. A ja nie mam czasu na granie dużo w różne gry, wiecie, po prostu mam czas na przykład, żeby sobie pograć. O kurde, co on tu wystawił? Co to jest za postać? Odporność. Ohoho, przegrał. Poddał się. No nic, wygraliśmy. Już chyba nie miał szans. W sumie nie miał szans, bo bym mu to rzucił, zabiłbym mu wszystko. I ten, no tak się przytrafiło, że nie miał szans. Dobra, nie będziemy tego dalej ciągnąć. Jak kolega przegrał, no co, cóż ja poradzę. Zaprezentuję w następnym filmie jeszcze swoją drugą talię. Dokończę tylko tą opowieść, czemu nie gram. Z uwagi na to, że nie mam czasu grać, to nie mam kart dobrych. Po prostu jakbym grał cały dzień przez tydzień, to pewnie, wiecie, tyle co gram w inne gry, to by mi pewnie w karty wpadły i bym był dobry i bym sobie grał z przyjemnością. No ale jeśli ja nie mam czasu na tą grę, na drugą grę, prawda, na trzecią grę, to nie dam rady. Wy macie trochę łatwiej, nie prowadzicie live'ów. Nie prowadzicie kanału na YouTubie. Nagranie dla mnie tego materiału zajmie mi najprawdopodobniej jakieś 2 godziny, tak, bo muszę to potem skompresować i ten. No i tak to wygląda, nie? Człowiek nie ma czasu. Ale myślę, że jak ktoś nie spróbował, to warto sprawdzić tę grę, bo jest dobra, ta jak mało gier darmowych, ta jest całkiem niezła. To by było na tyle. Trzymajcie się wszyscy, do zobaczenia. Pa pa!